Wolontariusze działający w Kozienickim Domu Kultury, zarówno seniorzy, jak i młodzież, wzięli udział w szkoleniu z pierwszej pomocy. Poprowadzili je ratownicy z grupy medycznej ELO we wtorek 26 lutego. Celem dzisiejszego spotkania jest nauczenie podstawowych czynności z pierwszej pomocy, które każdemu mogą się przydać, no bo tak naprawdę na co dzień każdy może spotkać się z osobą potrzebującą pomocy, no i warto mieć tą wiedzę, żeby jakoś pomóc. Będziemy uczyć takich podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, zaczynając od resuscytacji, oparzenia, złamania, upadek z wysokości i inne urazy. Ratownicy mówili też, jak prawidłowo wezwać pomoc i pokazali, jak wygląda pozycja boczna bezpieczna. Ponadto zajęcia były doskonałą okazją do sprawdzenia w praktyce nabytej wiedzy teoretycznej na specjalnym fantomie. Poprosiliśmy młodych ratowników o przypomnienie naszym widzom, jak postępować, kiedy ktoś w naszym otoczeniu potrzebuje pomocy. Najważniejszą rzeczą jest zadzwonić na pogotowie. Jeżeli nawet jako właśnie ktoś nie umie udzielić pierwszej pomocy, to zawsze pan dyspozytor lub pani dyspozytor nam wszystko może wyjaśnić, powiedzieć, jak to zrobić. No i zawsze musimy zacząć od sprawdzenia przytomności, oddechu. Jeżeli umiemy, to możemy przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową. W sekwencji 30 uciśnięć i 2 wdechy. Robimy to takie 4 powtórzenia, po czym znowu musimy sprawdzić oddech, czy wrócił. Warto pamiętać, że udzielenie pomocy osobie poszkodowanej to obowiązek każdego z nas, a za jej nieudzielenie grozi nam odpowiedzialność karna. Dlatego takie szkolenia są bardzo ważne.